Zadanie 16. Dany jest ciąg AN określony wzorem. Dla każdej liczby naturalnej N większej równej 1. Większej równej 1, no bo są to ciągi, czyli każdy wyraz musi mieć numerek w kolejce, w której stoi większy bądź równy od 1. Nie ma w kolejki, w której jest minus pierwszy, minus drugi numerek, tak jak u lekarza. Ok. Dokończ zdanie. Ciąg AN jest rosnący, malejący, stały. Czyli my musimy wiedzieć, czy jego wyrazy się zwiększają, czy są coraz większe, czy są coraz mniejsze, jak on się zachowuje. No i teraz zobacz, podpowiedzią do tego jest troszeczkę tutaj to. Dlaczego? No bo mógłbyś się zastanawiać w ogóle, czy ten ciąg jest geometryczny, czy arytmetyczny, czy w ogóle jaki on jest. No i jeżeli tutaj w odpowiedziach dali Ci minusy, to znaczy, że chodzi o ciąg arytmetyczny. Ponieważ w geometrycznym, żeby sprawdzić, czy on jest rosnący, czy nie, no to musielibyśmy spojrzeć na Q, czyli na dzielenie, tak, tych wyrazów następnego z poprzednim. A tutaj jest odejmowanie, czyli chodzi o ciąg arytmetyczny, czyli taki, który powstaje poprzez dodanie różnicy, tak? Pierwszy wyraz, drugi wyraz, trzeci wyraz, za każdym razem dodajemy jakąś różnicę. No i jeżeli chcemy zobaczyć, czy ciąg jest rosnący, malejący lub stały, to właśnie musimy zbadać różnicę. Czy dodajemy wartość dodatnią, czy dodajemy wartość ujemną, tak? Czyli na przykład, gdyby to było 5, no to czy później będzie 3, 1, czyli ciąg się zmniejsza, czyli odejmujemy coś, czy jednak dodajemy, będzie na przykład 5, 7, 9 i coraz większe wartości. Czyli musimy zbadać aktualny numer, tak, czyli nty wyraz i następny, dlatego tu jest n plus 1. No więc robimy tak, wzór na nty wyraz już mamy tutaj, musimy jeszcze sobie napisać wzór na n plus pierwszy wyraz, czyli wszędzie tam, gdzie są n-ki, wpisujemy n plus 1, no bo chcemy mieć kolejny wyraz. No dobra, czyli tutaj było 3, teraz było n, więc za n musimy dać n plus 1, tak? Bo interesuje nas nie ten konkretny n, tylko n plus pierwszy, czyli następny. No i minus 1. Troszkę to uprośćmy, czyli to będzie tak, 3n plus 3 minus 1, czyli 3n plus 2. Tutaj pamiętaj, żeby wpisać nawias, tak? Bo wrzucamy za n-kę całe to. Całe. Czyli to całe musi być pomnożone przez 3, więc musi być koniecznie ten nawias tutaj dodany. Dobra. No i teraz tak. Poprzedni wyraz od niego odejmiemy, przepraszam, od następnego odejmiemy poprzedni, tak? Żeby zobaczyć, jaka jest ta różnica. No bo zobacz. Jak mamy pierwszy, dodajemy różnicę, to otrzymamy ten następny. Więc teraz, jeżeli przerzucimy sobie to na drugą stronę, no to będzie, że od następnego, jak odejmiemy poprzedni, to wyjdzie nam właśnie różnica. Czyli to, co wyjdzie, zbadamy, czy to jest dodatnie, czy ujemne i będziemy wiedzieli, czy ten ciąg jest rosnący, czy stały, czy malejący, czy w ogóle jaki, tak? Czyli od następnego, czyli od AN plus 1, zabieramy AN, bo dostaniemy wtedy różnicę. To jest bardzo ważne, że w ten sposób robimy. Dlaczego na wyrazach ogólnych? To już tłumaczyłam w poprzednich zadaniach do tej matury, ale powiem jeszcze raz. Chodzi tu o to, że może tak przypadkiem się zdarzyć, że będą stały obok siebie takie wyrazy, 3, 5, 7, 9, ale następny to już będzie 30, 50, tak? Czyli gdybyś zbadał pierwszy i drugi, drugi, trzeci, czwarty, to byś stwierdził, tak, zawsze ciąg rośnie o 2, jest wszystko w porządku. Ale przecież te następne wyrazy już nie powstają tak samo. Już nie dodajemy do nich dwójki, jak tutaj wcześniej, tak? 3, 5, 7, 9, tylko już to wygląda zupełnie inaczej, więc całościowo ciąg nie jest wcale takim ciągiem, który powstaje ciągle tak samo, tak? Czyli przez dodanie różnicy. Dlatego musimy zbadać to na wzorze ogólnym, bo wtedy, jeżeli wzór ogólny pokazuje, że za każdym razem
dodajemy to samo, to wtedy tak, to będzie ciąg arytmetyczny. No i w zależności od tego, czy ta liczba będzie dodatnia, czy ujemna, to będzie ciągiem albo rosnącym, albo malejącym. Jeżeli r wyjdzie 0, no to będzie ciągiem stałym. Uff. Dobra, czyli tak, czyli bierzemy sobie wzór. Mamy tak, a n plus 1 wyliczone tutaj. Ja to podkreślę, żebyś widział, gdzie to wszystko jest. 3n plus 2 oraz ten, tak? No w porządku, czyli 3n plus 2, bo to jest ten następny, od niego odejmujemy i uwaga, musi być nawias, bo całość, tak? Odejmujemy cały wyraz n-ty, tak? Całe to. Nie tylko 3n odejmujemy, ale cały wyraz. Dlatego to musi być w nawiasie, bo później ten minus zmieni nam znaki. I to jest jeden z poważnych błędów, które często się powtarzają. Ok, to o tym pamiętaj, że jak coś wrzucasz za niewiadomą, no to najlepiej sobie dać w nawias. Wtedy tego błędu nie popełnisz. Ok, rozwiązujemy. Czyli mamy tak, 3n plus 2 minus 3n plus 1. Tak, bo ten minus dotyczył również tej jedynki. No co, to nam się odejmie. Później mamy 2 plus 1, czyli 3. Wyszła nam stała różnica, tak? Nie zależy ona od n, tylko jest cały czas taka sama. Nieważne, który wyraz weźmiemy, czy tysięczny, czy pięćdziesiąty, czy pięćdziesięciotysięczny, w ogóle nieważne. Zawsze ta różnica wyjdzie nam 3. Czyli to jest stała różnica, jest to ciąg arytmetyczny. I uwaga, różnica wyszła nam większa od zera. Jest to liczba dodatnia, czyli za każdym razem dodajemy trójkę, więc ten ciąg będzie nam rósł. Te wyrazy, ich wartości będą coraz większe o te 3, czyli mamy ciąg rosnący. No i pytanie jest, dlaczego, tak? Ponieważ dla każdej liczby naturalnej większej od 1, tam zobacz, następny minus poprzedni daje nam 3, czyli odpowiedź to jest A3. Tutaj oni troszkę Tobie podpowiedzieli, co trzeba w ogóle zrobić, nie? Czyli sprawdzić tą różnicę. Od następnego wyrazu odjąć ten poprzedni. Ok. Mamy jeszcze podpunkt drugi. Najmniejszą wartością n, dla której wyraz AN jest większy od 25 jest. Powolutku. Co tu trzeba zrobić? Zobacz. Najmniejszą wartością n. Wartością n. A n nam określa numerek w kolejce, tak jakby, tak? Czyli który wyraz... no i teraz co? Najmniejszą wartością, dla której wyraz AN jest większy od 25. AN to jest jego wartość wyrazu. Czyli n to jest, który on jest w kolejności, AN to jest jego wartość. Czyli co? Najmniejszą wartością n, dla której wyraz AN jest większy od 25 jest. Czyli chodzi nam o wartość n, czyli chodzi nam o numer wyrazu, którego wartość jest większa od 25. Czyli możemy to tak zapisać, zobacz. AN ma być większe od 25, prawda? Dla której wyraz AN jest większy od 25. To dokładnie to napisałam, tak? Wyraz AN jest większy od 25. I to jest to. A my mamy policzyć najmniejszą wartość N, czyli mamy policzyć, dla którego wyrazu się tak dzieje, tak? Którego w kolejce. Czyli na przykład dla piątego, szóstego. No popatrz, jeżeli te wyrazy rosną, to będziemy mieli tak, na przykład piąty, siódmy, dziewiąty i tak dalej. I oni Cię pytają, który wyraz już będzie większy od 25, tak? Czyli będzie miał wartość większą, czyli tam będzie 25, 28 i tak dalej, i tak dalej. No dobra, tylko że żeby dostać się do numeru wyrazu, to zamiast AN musimy wpisać to, bo to używa numeru wyrazu, tak? No to wpisuję. 3n minus 1 ma być większe niż 25 wartości, tak? No i liczymy,
Kiedy się tak stanie? Dla jakiego n? No dobra. 3n większe niż 26 dzielimy na 3. N musi być na pewno większe niż 26 trzecich. No, ktoś powie, co to jest? Czemu tu jest jakiś ułamek, skoro chodzi o n? No bo pamiętaj, że to nie n ma być równe tyle, tylko ma być większe od tego. Czyli ty tutaj musisz sobie wyjąć całości, tak? 26 na 3, no 8 razy 3 to jest 24, nie? Czyli tu będzie 8 całości i 2 trzecie. Czyli skoro ten numer wyrazu ma być większy niż 8 i 2 trzecie, no to musi być dziewiąty wyraz, prawda? Przy dziewiątym wyrazie będziemy mieli jego wartości większe niż 25. Czyli w kolejce on będzie dziewiąty, a jego wartość będzie większa niż 25. Czyli jest to odpowiedź B, bo jest to najmniejsza wartość n, czyli najbliżej początku kolejki, która powoduje, że wartość, czyli to ten człowiek, tak, na przykład, który stoi w kolejce, to jest, nie wiem, pan mający kotka, tak, czyli to jest właśnie wartość wyrazu. Nie który on stoi, tylko jaką on ma wartość. No tak jak mówiłam, te ciągi trzeba dobrze zrozumieć. Jak się dobrze zrozumie, to już nie będzie takie trudne. No ale to nie jest moment, żeby na maturze to wszystko ogarniać, tylko troszkę wcześniej, tak? Także zapraszam Cię na nasz kanał, jeżeli gdzieś tam jeszcze się gubisz w ciągach, na pewno coś tam się z ciągami będzie pojawiało. Zasubskrybuj, jeśli chcesz. W tym zadaniu 16 mamy jeszcze podpunkt trzeci. Suma n początkowych wyrazów ciągu AN jest równa 57 dla n równego. Czyli suma iluś tam wyrazów początkowych jest równa 57. No i musimy zgadnąć dla jakiego n. Dobra, no to tak. W takim razie wgram Tobie wzór na sumę, tak? No bo tutaj już wiemy, że jest to ciąg arytmetyczny. Także sekundkę mi daj. Wzory, suma, w porządku, wklejamy, hop. O, takie coś. No i teraz musimy się zastanowić, z którego wzoru skorzystać. Cofnę się na chwilkę do tych pierwszego i drugiego podpunktu. Za moment. Najpierw się przyjrzyjmy, zobacz. Potrzebujesz pierwszego wyrazu i n tego. Razy n, tak? A tutaj potrzebujesz pierwszego i różnicy. No i co my tutaj mamy? Zobacz. Mamy pierwszy wyraz w zasadzie możemy bardzo łatwo policzyć, a różnicę już mamy, tak? Tutaj nam wyszła ta różnica. Czyli wiem, że r jest równe 3, bo my to już wyliczyliśmy. Czyli najlepiej będzie nam skorzystać z tego wzoru z różnicą. Oj, pomazałam. No nic. Dobra, czyli wypisujemy tak. Sn wiem, że jest 57. Różnica wiem, że jest równa 3. I jeszcze potrzebujemy pierwszego wyrazu. No a pierwszy wyraz możemy policzyć stąd, czyli 3n minus 1. 3n minus 1. A n najpierw napiszę. 3n minus 1. Wstawiając za n jedynkę, dostaniemy pierwszy wyraz. Czyli mamy 3 minus 1, czyli to jest równe 2. W porządku. W takim razie korzystamy z tego wzoru, żeby policzyć teraz dla ilu wyrazów, tak, ta suma będzie równa 57. Dobra, wstawiam co mam, czyli suma już wiem, że jest równa 57. No dobra, no to w porządku. 57 to się równa 2 razy A1, A1 to jest 2, plus N minus 1 razy R, no a R to jest 3. No i dalej, dzielę przez 2 i mnożę razy N. N nie mam, bo nie wiem ile tych wyrazów zostało dodanych, żeby
wyszło 57. Właśnie mam to sprawdzić, czyli właśnie mam wyliczyć n i bardzo dobrze. Wyszło nam tak, że nie mamy żadnej innej niewiadomej, tak? No bo a1 wyliczyliśmy, r wyliczyliśmy już wcześniej i w zasadzie to tyle. Dobra, czyli podstawiamy. Podstawione jest, czyli liczymy. 57 to się równa 4 dodać. No i tutaj w nawiasie nic nie zrobię, czyli muszę przez tą trójkę wymnożyć. Czyli mam 3n minus 3 na 2 razy n. Ok. Nie chcę mieć mianownika. Niedobrze mi się z nim liczy. Więc pomnożę sobie razy 2 od razu. Czyli mam tak, 114 to się równa 4 i minus 3 już ze sobą dodam, czyli mam 1 plus 3n i uwaga, jeżeli to było w liczniku, to to jest chronione nawiasem, bo później razy n musimy zrobić, tak? To jest bardzo ważne, żeby tutaj tego błędu nie popełnić. Dobra, czyli 114 to się równa n dodać 3n kwadrat. No i musimy wyliczyć n. Takie standardowe zadanie na ciągi. Ale mamy funkcję kwadratową, nie? No i jak się to rozwiązywało? Jeżeli są wszystkie składniki, a są, no ta 114 jest z drugiej strony, ale to właśnie o to chodzi, żebyś ty umiał to sobie poukładać. Wszystko musisz dać na jedną ze stron, tak? I poukładać sobie po kolei. Czyli tak, tu musimy mieć 0, więc ta 114 musi wylądować z drugiej strony. Ja sobie od razu wpiszę najpierw 3n kwadrat, potem plus n, a potem minus 114, żeby przypominało mi to już funkcję kwadratową. No bo zobacz, mamy ax kwadrat plus bx plus c. Nie? To jest wzór na funkcję w postaci ogólnej. No i jak się liczy miejsca zerowe? No bo to jest nic innego jak wyliczenie miejsc zerowych, tak? Rozwiązanie funkcji kwadratowej. No liczy się to deltą. Jeżeli są wszystkie składniki, ten, ten i ten, no to najłatwiej to zrobić deltą. Najczęściej. Dobra, no to tak zróbmy. Przypominam wzór na deltę. Już to napiszę tutaj z prawej strony. Tak, polecimy tutaj do góry, żeby było miejsce. B kwadrat minus 4ac to jest wzór na deltę. No i ważne jest, żeby dobrze odczytać te współczynniki, tak? Gdzie jest B? No właśnie po to specjalnie układaliśmy to od najwyższej potęgi do najniższej, żeby łatwo sobie dopasować współczynniki. No i współczynnik B, on był przy x, tak? Teraz tą zmienną, która jest w równaniu, jest nie x, tylko n. Czyli tak jakby musisz sobie wyobrazić, że zamiast x tutaj ktoś po prostu n-ki wstawił. No więc ten współczynnik to nie jest n, tylko to jest to, co stoi przed n. A skoro tam nic nie ma, to znaczy, że to jest jedynka. Tak? To jest 1 razy n, czyli n. Więc ktoś nie musiał już tej jedynki pisać, no ale ten współczynnik, on jest równy 1. 1 do kwadratu minus 4 razy. No i teraz a stoi przy x kwadrat, czyli przy n kwadrat z przodu. Czyli to jest 3 razy, no i wyraz wolny to jest minus 114. Dobra, wyliczamy 1, odjąć. Tutaj mamy minus i minus, więc będzie plus. No i musimy to wszystko przemnożyć. Dobra, kalkulator. 4 razy 3 i razy 114. Jakaś wielka liczba wyjdzie. 1368. Jak dodamy 1, to mamy 1369. Od razu sobie sprawdźmy, czy z tego jest pierwiastek jakiś ładny. Mam nadzieję, że tak. Jak damy to pod pierwiastek, to wychodzi nam 37. No, zazwyczaj tak będzie, ale nie zawsze. Może się zdarzyć, że, no, że ta delta pod pierwiastkiem wcale nie wyjdzie taka ładna. Ale na maturze myślę, że najczęściej będzie. Chociaż się tym nie sugeruj. Dobra, czyli co? Liczymy n1 i n2. Przypomnę tutaj wzory, czyli tak, minus b minus pierwiastek z delty na 2a, a drugi praktycznie tak samo, tylko z innym znakiem w środku. Dobra,
I podstawiamy. No b to było 1, tak? Czyli mam minus 1, minus 37 przez 2 razy 3, bo a to było 3. Tutaj daję już 37, no bo we wzorze był pierwiastek, a ja ten pierwiastek już sobie przygotowałam. Ok, czyli mam minus 38 na 6. Jeżeli nie pamiętasz, jak to się tam dodawało, odejmowało z minusami, jest to dla Ciebie trudne, no to zapraszam na filmiku na naszym kanale. Tam jest, jak sobie radzić z tymi dodawaniami, mnożeniami, tak, ze znakami wtedy, czyli ustalanie znaku. Jest, kliknij, jeśli chcesz, żebyś się już tutaj nigdy nie mylił, nigdy tutaj takich głupich błędów nie robił. Dobra. Czyli co? Wyliczamy, tutaj mamy, och, minus coś tam, więc już w zasadzie to rozwiązanie odpada. Dlaczego? Bo nk musi być większa równa od jedynki, ponieważ to jest numer wyrazu, tak? Nie może ktoś stać minus 50 w kolejce. No nie, nie, ta nk musi być większa bądź równa 1. Czy już widzę, że jest ujemne, to już nie liczę dalej. A tutaj mamy tak. Plus 37 na 2a, czyli 2 razy 3. 36 na 6. 6. Czyli zobacz, ktoś dodał 6 początkowych wyrazów i wtedy wyszło mu 57. Nie wiemy, jakie one mają wartości, te wyrazy, ale wiemy, że jak je zsumujemy, to wyjdzie nam 57. Wiemy, że musimy sumować 6 takich wyrazów. I jest to odpowiedź A.